Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kiedy zainteresowałaś się literaturą i jak do tego doszło? Od kiedy byłam mała, czytałam bardzo dużo książek. W sumie nawet nie pamiętam, jak to się zaczęło. Po prostu było tak od zawsze, bo kochałam się zgłębiać w jakby te inne rzeczywistości, inne światy, które się wtedy przede mną otwierały i wpadałam w taki trans przenoszenia się z mojej rzeczywistości do innego miejsca, co było bardzo ciekawe, bo mogłam jakby przeżyć więcej, przeżyć różne emocje i więcej poznać, czegoś się dowiedzieć, nawet jeśli były to jakieś książki fantastyczne. Teraz czytam mniej, bo się bardziej skupiam na zagłębianiu się w rzeczywistość i w ten mój świat, ale zaczęłam też znacznie dużo więcej pisać, podczas gdy pewnej nocy kilka lat temu, którą spędziłam z moimi przyjaciółmi, była po prostu tak cudowna i magiczna, że chciałam zatrzymać ten moment dla siebie na dłużej i wziąć w jakiś sposób energię i emocje, które wtedy czułam, i je zachować. I właśnie wtedy zaczęłam pisać, zaczęłam robić tego coraz więcej. Do teraz chyba napisałam z 10 zeszytów po prostu o moich przeżyciach i o moich emocjach i o tym, co się dzieje i o tym, co zauważam i co myślę, jako sposób zatrzymywania tych wspomnień w jakiś sposób. No, jako sposób zatrzymywania tych wspomnień. Mówisz, że literaturą zainteresowała się dosyć wcześnie i że udało ci się to zainteresowanie rozwinąć. A w którym momencie pojawił się w twojej głowie pomysł, aby swoje jakieś utwory zawrzeć w jednej książce? Znaczy, książkę zaczęłam pisać tak, że siedziałam na zajęciach teatralnych. Chciałam wcześniej iść na studia teatralne, no i siedziałam na zajęciach przygotowujących do egzaminów na studia teatralne. Więc wszyscy mówili swoje monologi po raz 10, po raz 15, no a cała reszta czekała, aż oni skończą mówić swoje monologi. Więc miałam dużo czasu. I jakoś w międzyczasie zaczęłam sobie pisać po prostu cokolwiek, nawet się nad tym specjalnie nie zastanawiałam, w notatkach na telefonie. Później napisałam znowu taki fragment, jadąc pociągiem, kiedyś wracając z Krakowa do Warszawy, no i kiedyś po południu, czy tam w jakiś tam moment. No i też sobie napisałam jakiś taki fragment, który po prostu mi przyszedł do głowy, jakąś taką wizję, którą miałam w sobie i która jakoś tak ze mnie wypłynęła. I potem zauważyłam, że te dwie rzeczy się łączą. I w miarę jak pisałam, jakby znajdowałam kolejne fragmenty, które do siebie pasowały i z tego w mojej głowie zaczęła się układać historia i zaczynałam je łączyć ze sobą. No i jakoś tak, jak się bardziej w to wkręciłam, było tego więcej, to pomyślałam, że jakby bardzo mi się to spodobało i moje właśnie te plany na życie się trochę zmieniły i poszły bardziej w stronę pisania i nie wiem, pisania historii, wierszy, czegokolwiek, bo był to w jakiś sposób taki, no nie wiem, taki mój sposób tworzenia i przekazywania tego, co myślę, swoich wyobrażeń, wszystkiego. Tytuł książki, o której właśnie mówimy, to Mów do mnie marzeniami. Co właściwie on oznacza? Nie wiem, po prostu, tak jak brzmi, jakoś dawno temu pojawiło mi się to zdanie w głowie i jakoś tak ze mną zostało. Ale też myślę, że dla każdej osoby może oznaczać coś innego. Jest to dosyć otwarte. Nie ma jakiegoś, nie wiem, dosłownego znaczenia wynikającego z mojej interpretacji czy coś. Po prostu mów do mnie marzeniami. Czyli rozumiem, że jest to zdanie, które spodobało ci się i może być uniwersalne dla każdego z osobna. No myślę, że tak. Jest też ciekawe, bo jest w jakiś tam sposób nieoczywiste i może być interpretowane przez każdego bardziej jak czuję, niż w jakiś bardziej dosłowny sposób. A o czym jest ta książka? Jaka jest jej tematyka? Jaki charakter ma? No jest to poezja-powieść. Połączenie wierszy i prozy poetyckiej. Opowiada dosyć, no nie wiem czy prostą, ale historię o miłości, o odnajdywaniu siebie,
o blokadzie emocji, o nadmiarze emocji, o poszukiwaniu jakby swojego miejsca w świecie i poszukiwaniu samego siebie, poszukiwaniu takiej drogi do szczęścia i odnajdywaniu się w sytuacjach, które przynosi życie. Jest o, jakby zadaje w nim pytanie dotyczące dlaczego, jakby dotyczące tego, dlaczego ludzie są nieszczęśliwi, dlaczego ludzie wyglądają szaro i smutno, jak idą rano do pracy, zamiast być szczęśliwym i uśmiechniętym, albo jakby skąd bierze się, zwłaszcza w miastach, taka dosyć duża, jakiś taki dosyć duży ciężar, który wydaje się spoczywać na tych ludziach i porównanie tego do też z moich osobistych doświadczeń, do tego, jak ludzie się odnajdują w naturze, jak bardzo terapeutyczne i niesamowite działanie może mieć, jeśli zwróci się na nią uwagę. Jest też w dużej mierze o zmianie percepcji i o tym, jak rzeczywistość jest niestała, nie jest obiektywna, tylko zmienia się pod wpływem naszych emocji, pod wpływem tego, w co wierzymy, w jakim jesteśmy stanie i pod wpływem nas samych i do jakiego stopnia, co też mnie bardzo zaciekawiło, można formować sobie tą rzeczywistość, która cię otacza i mieć na nią swój aktywny wpływ poprzez po prostu swoje myśli. I to może bardzo dużo, jakby sama świadomość tego i uważność do wszystkiego, co jest dookoła, może mieć bardzo duży pozytywny wpływ na twoje życie, jeśli zaczniesz to zauważać i w jakiś sposób nie wiem, przyjmować do siebie, zastanawiać się nad tym. A co było dla ciebie inspiracją podczas pisania swojego utworu? Głównie moje emocje, jakieś przeżycia, moje myśli, moje własne jakieś takie poszukiwanie spokoju i przechodzenie przez jakąś drogę, żeby zrozumieć to, co się dzieje dookoła mnie, żeby jakoś zrozumieć samą siebie. Było to w pewnym sensie terapeutyczne też przelewanie jakby emocji różnych i różnych wizji, wyobrażeń na kartkę. No jeszcze chciałam powiedzieć, że ta książka jest też w dużym stopniu odkrywaniem podświadomości i odkrywaniem nowych rzeczy w świecie. Takiej cienkiej linii, która jest pomiędzy rzeczywistością a wyobrażeniem człowieka. I właśnie zlewanie się tej rzeczywistości z wyobrażeniem, jakby zapytanie, co jest iluzją, co jest naprawdę i czy tak naprawdę potrafimy to stwierdzić i czy tak naprawdę istnieje w naszym odbiorze jakaś obiektywna rzeczywistość, czy wszystko nie jest po prostu znacznie bardziej płynne, niż nam się wydaje. A jaka jest taka główna myśl, którą chciałaś zawrzeć w tej książce i przekazać swoim czytelnikom? Główna myśl? No właśnie chyba ta uważność na świat i na to, jak się zmienia. Też jakaś taka akceptacja, pozwolenie, niewymuszanie rzeczy, pozwolenie im płynąć tak jak płyną i je zrozumieć, zamiast się rzucać i z nimi walczyć. Czy poczyniłaś jakiś, można powiedzieć, postęp? Czy pisanie tej książki rozwinęło cię w jakiś sposób? No jest najbardziej tak, w sensie ja też pisanie jej traktowałam jako swoje jakieś takie poszukiwanie i zawierałam w niej swoje emocje, jakby to nie jest moja historia, ale zawierałam w niej swoje emocje i swoje rzeczy, nad którymi się zastanawiałam i do których chciałam znaleźć te odpowiedzi. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że dużo się nauczyłam i dużo miałam szansę zobaczyć i zrozumieć poprzez opisywanie po prostu tego. I składanie w jedną całość. I najważniejsze pytanie. Czy jesteś z tej książki zadowolona? No, raz jestem bardzo, raz nie jestem w ogóle. Bardzo się to zmienia. Im dłużej jakby czasu z nią spędzam, tym większą mam taką niepewność do tego wszystkiego. Więc jest to bardzo różne. Taki love and hate relationship. Że raz jest super i raz jestem bardzo zadowolona, a raz po prostu wszystko źle, wszystko okropnie i nie mogę się już na to patrzeć, bo już się za dużo na to patrzyłam. Ale myślę, że jestem. Tak koniec końców myślę, że jestem. Po prostu te rzeczy wyglądają z niepewności, jakby z długości tego procesu całego, od kąd się zaczęła.
A jak wygląda twój kontakt z naturą? Czy wpływa on w jakiś sposób na twoją twórczość? Wpływa jak najbardziej, bo natura jest jednym z głównych elementów tematyki tego utworu. Jest jak najbardziej, wpływa na moje życie, więc to jest chyba najważniejsze, a moje życie jakby wpływa na moją twórczość. Znajduję w niej bardzo dużo spokoju, bardzo dużo piękna i bardzo dużo jakby takiej magii, którą właśnie staram się zawrzeć w tej książce i przekazać właśnie, pokazać ludziom też tą magię i pokazać im trochę miłości i to, jaki świat potrafi być piękny, jeśli mu pozwolisz. A czy planujesz wydanie jakiejś następnej książki? Jest coś w twoich planach? Jest, jak najbardziej. Zaczęłam pisać jedno opowiadanie o włóczędzy, tak się nazywa. Nie wiem, kiedy to będzie. Też teraz pół mojej zaczętej kolejnej planowanej książki jest po angielsku, pół jest po polsku. Pomieszały mi się języki trochę. No ale tak, planuję. No i skończę, no albo napiszę tą, albo napiszę inną, ale jak najbardziej jakby właśnie zbieram różne rzeczy. Myślałam też o wydaniu takich w jakimś niedługim czasie, bo mam w sumie tego dużo, takich różnych, po prostu zbioru wierszy, zbioru opowiadań i zbioru jakichś takich różnych myśli, strumieni świadomości, którymi też się staram coś przekazać, jakimiś takimi tekstami, które właśnie mają przekaz, czy to polityczny, czy to społeczny, bardziej w postaci jakby takiej trochę manifestacji. No ale tak. Czytając swoją książkę można zauważyć jeden mankament. Mianowicie brakuje w niej dużych liter. Dlaczego? No nie brakuje do końca. Nie są używane na co dzień, nie wiem, po kropkach. Jest głównie to po prostu moja estetyka. Dużo osób, w niektórych osobach to wzbudza jakieś takie odrzucenie, czego za bardzo nie rozumiem. Dostałam jakieś takie komentarze, że jeśli nie używasz interpunkcji, to ja nie będę czytał twojej twórczości. No ale dobrze, no jeśli komuś to przeszkadza, to trudno. Jest to po prostu mój styl pisania, tak piszę wszystko tak naprawdę. Podoba mi się to estetycznie. Pokazuje jakąś taką, no nie wiem, jakąś taką równość większą w tym zdaniu pomiędzy tymi słowami. Że nie podkreśla jakoś tego pierwszego, tylko one są mniej więcej równo ze sobą, jakby w tym, że są ważne i powoduje to takie bardziej płynne przechodzenie od jednego zdania do drugiego i taką płynność w aspekcie formalnym, którą też próbuję stworzyć w samym tekście. Jakby ten tekst jest bardzo, przynajmniej się staram, żeby w większości momentach, żeby był bardzo melodyjny i żeby tak miał swój rytm i przepływał z jednego zdania na drugi, zamiast je tak trochę według mnie, no nie wiem, tak na siłę rozdzielać. I też używam tych dużych liter w niektórych przypadkach, jeśli chcę podkreślić jakieś słowo. Jeśli to słowo jest jakimś takim, wtedy ta duża litera nabiera trochę innego znaczenia i stwarza większą taką otoczkę wokół tego jednego słowa, które jest z jakiegoś powodu ważne. No i tego też używam jakby nie w sposób gramatyczny, tylko po prostu w sposób, który jest zgodny z tym, co czuję. Co do tego słowa, co do tego zdania, czegokolwiek. A na koniec pytanie, na które odpowiadając możesz w jakiś sposób zachęcić słuchaczy do tego, żeby twoją książkę przeczytali. Mianowicie, dlaczego warto czytać książki? Bo potrafią coś pokazać. Coś innego, coś co jakby perspektywy innej osoby, której normalnie byśmy mogli nie zobaczyć. Potrafią pokazać, zwrócić twoją uwagę na coś nowego w tym świecie, który jest dookoła ciebie. Coś ci powiedzieć, coś zaprotestować przeciwko czemuś, coś jakby... Każda książka w jakiś sposób ujawnia swoją prawdę i swoją interpretację świata. Chyba wszyscy próbujemy sobie ten świat jakoś zinterpretować i jakoś zrozumieć. No i oczywiście też potrafi to być bardzo piękne doświadczenie, po prostu w znajdywanie siebie w tym świecie, w świecie tej książki, przeżywanie razem z tymi bohaterami tego, czemu się jakby, tego, co przeżywają oni. Jest to też forma sztuki, więc ma po prostu aspekt jakby samej przyjemności z czytania czegoś, co jest pięknie napisane. A czy chciałabyś na koniec coś przekazać słuchaczom?
jest taka myśl, którą byś się chciała podzielić? Dużo miłości i piękna.